witajcie, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę tutaj być, ponieważ przez półtora miesiąca byłem chory, dosyć poważnie, zapalenie płuc. Ale jestem, dzięki Bogu, mogę mówić, chociaż jeszcze głos nie jest taki, jak bym chciał. Chciałbym się podzielić z Wami swoim doświadczeniem życiowym oraz słowem, które otrzymałem, które mnie dotknęło. I chciałbym mówić na temat bycia gotowym. Każdy może być gotowy na różne rzeczy. Ja bym chciał powiedzieć o temacie bardzo nielubianym, pomijanym, czyli bycia gotowym na śmierć. Temat trudny, niewygodny, ale dla każdego z nas aktualny. Dla każdego człowieka jest to temat aktualny. Chciałbym rozpocząć, abyśmy może spróbowali sobie wyobrazić pewną historię trzech mężczyzn, którzy spotkali się w szpitalu i dowiedzieli się, że są chorzy na raka, że mają pół roku jeszcze życia i co zrobią ze swoim życiem. Pierwszy z tych ludzi, wyobraźmy sobie, był to człowiek bogaty. Co ten człowiek pomyślał? Najpierw oczywiście bardzo się zasmucił, załamał, popadł w depresję, ale później pomyślał: skorzystam z życia, przecież mam pieniądze, całe życie na nie ciężko pracowałem, i zaczął realizować swój plan. Zaczął realizować swoje marzenia, korzystał z uciech życia. Dla przykładu wyobraźmy sobie, że zaczął wyjeżdżać w dalekie kraje, wcześniej nie miał na to czasu, chociaż miał pieniądze. Zaczął korzystać z hazardu, z kasyna, korzystał z alkoholu, z uciech nierządu kobiet. I ten człowiek przez tą swoją chorobę przeklinał Boga. Na koniec to mu nic nie dało. Załamał się, zdenerwował, czyli jest wniosek. Nie był gotowy na śmierć. To jest tragedia. Nie był gotowy na śmierć. Drugi człowiek, biedny. Po tym, jak się dowiedział, że czeka go jeszcze około 6 miesięcy życia, załamał się również, tak jak ten pierwszy, ale zaczął myśleć, co zrobić. Wiedział, że istnieje Bóg, zaczął naprawiać błędy życia, odwiedził swojego ojca, z którym był całe życie dorosły skłócony. Zaczął odwiedzać syna, z którym też był skłócony, bo taki miał charakter. Ale też zaczął doceniać przyrodę, pojechał nad morze. Cieszył się w jakiś sposób, na ile mógł, życiem. I na koniec też był smutny, ponieważ nie miał nadziei. Również i ten nie był gotowy na śmierć. Teraz wyobraźmy sobie trzeciego mężczyznę. Ten człowiek był chrześcijaninem. Był naśladowcą Pana Jezusa. On nie załamał się. On przyjął tą wiadomość z pokorą, chwaląc Boga za kolejne doświadczenie życia i żył tak samo, jak żył wcześniej. Niewiele zmienił w swoim życiu. Po pierwsze, miał pokój w sercu, był radosny. Po drugie, dalej dzielił się dobrą nowiną z innymi,
którą żył do tej pory, tym, że zbawienie jest przez Jezusa tylko i wyłącznie, przez krzyż, przez przebaczenie grzechu, przez śmierć, o czym wiemy. Był przygotowany na śmierć. Tęsknił za Bogiem. To był człowiek, który tęsknił za ojczyzną, o której śpiewaliśmy. Tęsknił za tym, żeby spotkać się z Bogiem, żeby być w niebie. Oczywiście również miał problemy, ponieważ jak ktoś dowiaduje się o śmierci, to jest i rodzina, dzieci, żona, rodzice. On ich pocieszał, że Bóg będzie się opiekował, że wszystko będzie dobrze. Chociaż nie myślcie, że w takiej sytuacji wszystko było w porządku. Miał również złych doradców w świecie, w pracy, bo ludzie próbują doradzać, ale często błędnie, ale nie ulegał dzięki Bogu, bo Bóg dał mu siłę i łaskę i słowo, na którym mógł polegać, i wiarę. I ten człowiek w odróżnieniu do tych dwóch pierwszych był gotowy. Był gotowy na śmierć. I ja utożsamiam się z tym trzecim mężczyzną, ponieważ jestem podobnym człowiekiem, bo podobna historia mnie spotkała. To jest to moje doświadczenie życiowe, które rozgrywa się przez pewien okres, nawet może około roku, ale przez pół roku, tak bardzo dokładnie. Również dowiedziałem się o tym, że mam złośliwego nowotwora skóry, czerniaka, notabene na którego zmarł w podobnym wieku mój tata. Też od tego, jak się dowiedział, że jest chory, minął pół roku i zmarł. Dowiedziałem się o tym wydarzeniu, dowiedzieli się moi tam najbliżsi. Bardzo się zasmucili. Ja jednakże byłem pewien nadziei, ufności w Bogu. Jeszcze bardziej zatęskniłem do tego, aby być z Ojcem, żeby być w niebie, żeby być w Ojczyźnie. W jakiś sposób Bóg też to wszystko zorganizował. Oczywiście zapisałem się do lekarza, nie od razu udało się dostać. To trwało trochę czasu, tak jak wam mówię, prawie pół roku. Jednakże właśnie 2 miesiące temu dokładnie to tak było. Dowiedziałem się o tym, że mam tego nowotwora złośliwego, ponieważ wcześniej to były procedury wycięcia, badań, histopatologii. I w jakiś sposób zostałem przymuszony, tak jak wam mówiłem, do... nawet Bóg mi ułatwił te badania, ponieważ zachorowałem na to zapalenie płuc, więc nie musiałem chodzić do pracy, leżałem w domu i w tym czasie mogłem sobie tam szybko wsiąść samochód i pojechać do szpitala. Praktycznie 2-3 razy w tygodniu byłem w szpitalu onkologicznym. Ale wynik tego wszystkiego jest pozytywny. Czyli jeszcze nie nastał czas mojego odejścia, ponieważ po wycięciu tego znamienia, dzięki Bożej łasce, okazuje się, że prawdopodobnie nie mam przerzutów i było to w pierwszym stadium. Ale przez ten okres 2 miesięcy przeżycia były bardzo podobne jak tego człowieka trzeciego, o którym wam opowiedziałem, którego mogliście sobie wyobrazić. Ale to nie znaczy, że człowiek jest pewny dalszego życia. Każdy z nas może zginąć pod kołami samochodu, może umrzeć w śnie. Musimy być gotowi na to, aby pójść do nieba. Bo jak ktoś nie jest gotowy na śmierć, to idzie do krainy umarłych. A ja chciałbym wszystkich zachęcić do tego, żeby być gotowi pójścia do nieba. Chciałbym wam opowiedzieć o dwóch drogach. Pierwsza droga to jest droga tych dwóch osób. Droga na zatracenie, tak jak powiedziałem, do krainy umarłych.
Taka droga była w moim życiu przed moim nawróceniem. I wielu ludzi taką drogą idzie. Tak jak ten bogaty poprzez chciwość, konsumpcjonizm, poszukiwania rzeczy materialnych. Niestety i chrześcijanie tego szukają, są takie nauki zwodnicze. Pożądają wszystkiego, planują coś bez Boga. Znacie tą przypowieść o człowieku, który planował, że zburzy sobie jedne stodoły, zbuduje sobie drugie. To było planowanie bez Boga. A Bóg powiedział, ja zabiorę ci życie dzisiaj wieczorem. A co Pan Jezus mówił o życiu? Czytamy w Ewangelii Jana, kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. My straciliśmy swoje ja, swoje życie dla Chrystusa i dlatego mamy życie wieczne, dzięki Jego łasce. Druga droga to jest droga tego trzeciego mężczyzny. Droga do szczęścia w niebie, do której wszystkich zachęcam, którzy tej drogi nie poznali i tych, którzy poznali, ażeby jeszcze bardziej pragnęli. Droga ta jest, jak wiemy, drogą jedyną, o której mówił Pan Jezus, ponieważ on jest jedyną prawdą. Jest to droga przez krzyż. W liście pierwszym do Koryntian przeczytam fragment z pierwszego rozdziału, z 23 wersetu, o tym, co apostoł Paweł mówił i zwiastował. On zwiastował tego jedynego Chrystusa, Zbawiciela, ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. My zostaliśmy uratowani przez Chrystusa ukrzyżowanego. Przez Chrystusa, który dla świata wydaje się słabym, ale tak naprawdę jest mocny, bo Bóg złożył swojego Syna, ażeby nas uratować. Większej miłości nie ma ponad to, żeby złożyć swoje życie za nieprawość innych. Taki jest nasz Pan. Ta droga do szczęścia jest przez nowe narodzenie. Daje to nam pokój i radość. Pamiętam pierwszy dzień po moim nawróceniu i pamiętam tą zmianę, którą obserwowali inni, ale najważniejsze, ja otrzymałem pokój w moje serce, który trwa do dzisiaj, dzięki Bożej łasce. I to jest chyba najważniejsze, że my jako chrześcijanie mamy wiarę, nadzieję, że jesteśmy cały czas z Panem i będziemy z Nim na wieki. W 14 rozdziale Ewangelii Jana czytamy o tym właśnie, co Pan Jezus mówił o tym, że pokoju. Werset 26 i 27. Pisał, Pan Jezus powiedział, że daje nam pocieszyciela, lecz pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Nie jesteśmy sami. Mamy pocieszyciela. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Widzicie, Bóg nam dał pokój, dlatego nie musimy się trwożyć, lękać. Bóg się z nas opiekuje. Cały czas opiekuje się o przyrodę, o ptaszki, o lilie i o nas zawsze. I otrzymaliśmy ten pokój, za który możemy dziękować. Otrzymujemy radość, ponieważ mamy radość z tego, że będziemy żyć wiecznie, że jesteśmy z Bogiem, że jesteśmy szczęśliwi, ponieważ z Nim jesteśmy. Większego szczęścia nad to nie ma. Zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy my przygotowani na śmierć? Czy jesteśmy przygotowani na cierpienie? Apostoł Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale podaje nam tak. Od 7 wersetu. List do Filipian, 3 rozdział, jak ktoś chce poszukać, od 7 wersetu dalej.
Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Te pierwsze wersety, które przeczytałem, pokazują nasze życie, że apostoł Paweł, my również powinniśmy dążyć za tym przykładem, uznać wszystko za śmiecie wobec doniosłości, jaką jest życie z Chrystusem. On jest tą jedyną drogą, żeby wszystko uznać za niewłaściwe rzeczy, czyli odrzucić tą pierwszą drogę, tą drogę, o której wam powiedziałem, która wiedzie na zatracenie, drogą konsumpcjonizmu, chciwości, pożądliwości wszelkiej, o której czytamy w pierwszym liście Jana, o planach bez Boga, a żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się na tej drodze szczęścia do nieba. Bo w Nim mamy tą moc zmartwychwstania, mamy życie wieczne. To jeszcze nie wszystko. Chcemy tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, jak czytamy w 11 wersecie. Paweł podaje, nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Werset 14. Zmierzam do celu. Do jakiego celu? Do nagrody w górze, czyli w niebie, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. To są pragnienia apostoła Pawła. Zmierzam do celu, jak ten inny opis, który mówi o tym biegaczu, który biegnie, aż dotrze do mety. Zapytajmy siebie samych, czy jesteśmy gotowi, żeby zmierzać do tego celu w górze. W dalszych wersetach, czyli w wersecie 20, 21 jest opis tego celu. Nasza ojczyzna jest nie tu na ziemi. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Nasza ojczyzna jest tam, wysoko, wysoko w górze, nie na ziemi, dlatego poszukiwania tych rzeczy tutaj na ziemi są dla nas bezsensowne tak naprawdę. Czyli ta droga, pierwsza droga chciwości, pożądliwości jest drogą na zatracenie. Bóg nas zachęca cały czas, abyśmy szli tą drogą szczęścia do nieba, pragnęli tego nieba. To nie znaczy, żebyście mnie źle zrozumieli, bo nikt nie pragnie śmierci. Każdy dba o rodzinę, chce być na tej ziemi, tak jak apostoł Paweł też podawał, że śmierć dla niego jest zyskiem, ale to jeszcze nie ten czas. On jeszcze wtedy wiedział, że jeszcze ma dużo pracy. Ja również, jak dowiedziałem się o tym, że mam tego nowotwora złośliwego, miałem i mam plany różne życiowe, które powierzam Bogu, że jeśli Bóg tak pozwoli, to będzie. Plany zawodowe, plany związane z życiem, z rodziną, plany związane z Kościołem. Dużo tych planów jest, ale trzeba przyjmować Bożą wolę tak, jak ona jest. Zachęceniem dla mnie, dla was, opisu o tej ojczyźnie jest zapis zawarty w 14 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus mówił wyraźnie o tej ojczyźnie od samego początku tegoż rozdziału. Pamiętacie? O mieszkaniach, tak? I też Pan Jezus podaje nam nadzieję. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Niechaj się nie trwoży serce wasze. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Widzicie, w niebie jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.
A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Tam nas powołuje Pan, gdzie On jest, my tam mamy być. Dlatego serce moje tęskni do tego, żeby z Nim być, oczywiście wtedy, gdy będzie mi to dane. I nawiązując do tego tematu bycia gotowym, zadaję sobie pytanie i będę zadawał sobie dalej pytania, aby zawsze być gotowy na to, żeby spotkać się z Panem. Na to, żeby żyć dzisiaj, naśladując Go, być dobrym świadectwem dla innych, bo to jest bardzo ważne, ponieważ przez nasze życie, przez tą światłość, która w nas jest, pokazujemy Chrystusa innym. Dążymy do tego, ażeby być z Nim. Tak jak czytałem wcześniej w liście do Filipian o tym, co Paweł pisał, żeby znaleźć się w Chrystusie, ponieważ w Nim jest pełnia sprawiedliwości, w Nim jest wszystko. Doskonałość i szczęście jest w Chrystusie. Chciałbym jeszcze podzielić się pieśnią, bo do tego nas też zachęca, oczywiście nie będę śpiewał, tylko czytał, pieśń 577 ze śpiewnika Pielgrzyma o opisie ojczyzny. Oczywiście jest to alegoria, obraz, ale bardzo ciekawie napisana. 577 ze śpiewnika Pielgrzyma. Pytam się, raczej nie znamy tej pieśni. Ja chciałbym przeczytać. Posłuchajcie. O mej ojczyźnie chcę śpiewać wciąż, co jest tam w górze wśród złotych zórz. Jak tam wspaniale, jak cudny blask, o jak tam błogo w tym grodzie łask. W mojej ojczyźnie piękności cud, w róże sarońskie przybrany gród. Tam radość, pokój wśród wiecznych bram, jak chętnie śpieszy ma dusza tam. W mojej ojczyźnie przecudna błoń, gdzie wiecznej wiosny szerzy się woń. Jak chętnie śpiewam w kraju, o kraju tym i o piękności przecudnej w nim. Tam wieczne słońce przyświeca wciąż, pełno w ogrodach kwitnących róż. W ich słodkiej woni jest rozkosz ma, o jak cudowna ojczyzna ta. Strumień żywota przeczystych wód, jasny jak kryształ przepływa gród. A owoc słodki nad zdrojem tym z drzewa żywota pokarmem mym. Jak piękną jesteś, ojczyzno dusz, za twym pokojem ja tęsknię wciąż. Pragnąłbym wzlecieć w górny ten kraj, do mego Pana, w ten błogi raj. Bardzo piękne słowa, nad którymi warto też się zgłębiać i analizować. Ja chciałbym zakończyć to, czym chciałem się podzielić z wami właśnie tymi słowami tej pieśni. Chciałbym przypomnieć również zapomniane, dzisiaj już nieaktualne, tak jak już powiedzieli, ale to nieprawda, pożegnanie, które apostoł Paweł mówił: przyjdź Panie Jezu, czyli to słowo Maranata, którym chrześcijanie pozdrawiali się kiedyś. To jest wyznanie naszego serca. I jeżeli to możliwe, jeszcze po mojej usłudze chciałbym, żebyśmy zaśpiewali przepiękną pieśń 11 z Agendy. Kiedy się śpiewaliśmy, jeśli nad nim możemy zaśpiewać, bo ją znamy. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana. Przecudna pieśń. Dziękuję za Bożą łaskę, że mogę tutaj stać, z wami się dzielić, pocieszyć was, podzielić się tą dobrą nowiną, tym, co Bóg mi włożył w serce, tą nadzieją, bo Bóg nam zostawił wiarę i nadzieję i miłość. Te trzy rzeczy są dla nas jako naśladowców Pana Jezusa bardzo ważne. Amen. Zaśpiewajmy tę pieśń 11.